Numer 2 Rafał Kosmala, numer 3 Łukasz Taterka, numer 5 Jakub Wąs, numer 6 Piotr Ptaszyński, numer 7 Marcin Zimończyk, numer 8 Michał Skrzypiński, numer 9 Kamil Rauza, numer 10 Łukasz Lip, Łukasz 11, numer 11 Łukasz Majenta, numer 12 Arkadiusz Terlecki, numer 14 Mirosław Chyjek, numer 15 Karol Graf, numer 16 Wiktor Borowski, numer 19 Jacek Głód, numer 20 Maciej Rzędzicki, numer 22 Marek Nowak. Nieobecny jest Mateusz Musioł. Mamy jeszcze Macieja Nosiatka, tutaj jest numer 11, ale jest chyba błędny numer. Natomiast dwójka Świerklany, Projtrans, numer 1 Marek Pyzik, numer 3 Sebastian Żarłok, numer 5 Ireneusz Błatoń, numer 8 Dawid Krużga, numer 9 Grzegorz Setlak, numer 10 Denis Psota, numer 11 Sebastian Marczyński, numer 12 Marcin Wika, numer 13 Damian Szczepanik, numer 14 Kamil Janowski, numer 15 Mateusz Świstak, numer 16 Damian Błatoń, numer 23 Adam Kurpis. A ja przypomnę, że to jest czwarty finał, w którym występują oba zespoły. Leśna Perła, Damons w ogóle w czwartym swoim sezonie w Lirbnickiej Lidze Amatorskiej Piłki Siatkowej Atlas Tours po raz czwarty występuje w finale. Natomiast dwójka Świerklany Projtrans, 18 sezon w lidze, 15 finał, 10-krotny mistrz ligi, absolutni dominatorzy. Leśna Perła liczy, że w tym roku przełamie hegemonię drużyny ze Świerklan. Kapitanowie obu ekip ze strony Leśnej Perły Damons Rybnik Łukasz Lip. Natomiast kapitanem drużyny ze Świerklan jest Sebastian Żarłok. Jeśli chodzi o sędziów dzisiejszego finału, sędziuje Piotr Lazar i Janusz Lazar. Dobrze znani nam z parkietów amatorskiej ligi. Sędzią drugi Piotr Lazar. Na liniach sędziują Grzegorz Wojaczek oraz Gerard Bukura. Sędzią sekretarzem tego spotkania Klaudia Nagler-Skroban, a tablicę obsługuje Łukasz Skroban. Damianie, jakie są twoje typy na ten mecz? Jak myślisz, czy to będzie zacięte spotkanie, czy skończy się tak, jak często to bywa, na szybkim 3-0? No, czy na takim szybkim 3-0 może w końcu znowu obejrzymy 5 setów finałowych, tak jak to było parę lat temu. Przynajmniej więcej publiczność będzie miała zabawy, więcej emocji będziemy mieć na parkiecie. Chociaż mam nadzieję, że w końcu Leśna Perła przełamie swoją niemoc i wygra. Obstawiam na dzisiejszy dzień 3-1 dla Leśnej Perły. Ja mam nadzieję przede wszystkim na świetne spotkanie, bo to są naprawdę dwie największe, najrówniej grające drużyny w naszej lidze i mam nadzieję, że stworzą niepowtarzalne siatkarskie widowisko. A przed nami prezentacja pierwszych składów obu zespołów. Dwójka Świerklany Projtrans, Dawid Drużga, Grzegorz Setlach, z numerem 10 Denis Psota, z numerem 11 Sebastian Marczyński, numer 14 środkowy Kamil Janowski, 15 to Mateusz Śwista oraz libero dwójki Świerklany Adam Kurpis. O skład Leśnej Perły Damons Rybnik poproszę Damiana. Czekamy tutaj, aż Leśna Perła będzie wychodzić na parkiet. Mm-hmm.
Michał Kosmala. Numer 3 Łukasz Taterka. Numer 7 Marcin Zimończyk. Numer 9 Kamil Rauza. Numer 10 Łukasz Lip. Numer 12 Arkadiusz Perlecki. I libero Leśnej Perły, numer 11, przepraszam, numer 13, Łukasz Wajęta. Prawie drużyny już na boisku, sędziowie sprawdzają ustawienie i za chwilę się rozpocznie końcowy akcent, ten najważniejszy mecz finałowy 19 edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Atlas Tours. Zagrywkę wylosował zespół Leśnej Perły, a jako pierwszy w polu serwisowym staje kapitan tej ekipy Łukasz Lip. Oczekiwania na pierwszy gwizdek głównego sędziego. Jeszcze sprawdzanie ustawienia. Wszystko w porządku, możemy zaczynać. Gwizdek zaczyna Łukasz Lip. Pierwsza akcja wielkiego finału. Błąd w ataku podczas przebijania piłki przechodzącej popełniają zawodnicy dwójki Świerczany i pierwszy punkt w wielkim finale na koncie Leśnej Perły Dejmon z Rybnik. Ponownie zagrywka przed Leśną Perłą, znowu Łukasz Lip. Dobrze wprowadzoną zagrywkę. I drugi punkt na Leśnej Perły. Rafał Kosmala z prawego skrzydła przełamał blok drużyny ze Świerklan. Leśna Perła prowadzi 2-0 i ponownie zagrywać będzie Łukasz Lip, czy tym razem wzmocni swoją zagrywkę. Poprzednie dwie były trochę lżejsze. W dalszym ciągu pod kontrolą zagrywka. Mamy kontrę i znowu wymiana. Kamil Rauza. Długa wymiana, atakiem z lewego skrzydła kończy ją Kamil Rauza, zdobywając trzeci punkt dla Leśnej Perły. Raz jeszcze Łukasz Lip. Teraz trochę mocniej piłka przeszła na stronę Leśnej Perły. Ponowna kontra. Krótka. Tak, Marcin Zimończyk ze środka kończy kolejną akcję. Mamy 4-0. Leśna w tym roku zaczęła zdecydowanie lepiej niż w ubiegłych latach. Widać, że chcą mieć ten mecz pod swoją kontrolą. I pierwsza przerwa dla dwójki Świerklany Projtrans. Może w tym roku Leśna Perła przełamie swoją niemoc przede wszystkim, bo byli bardzo stremowani w poprzednich finałach, to było widać. Teraz mam wrażenie, że większą wiarę we własne siły mają zawodnicy Łukasza Lipa i Łukasza Majenta. 4-0 dla Leśnej Perły mamy w chwili obecnej. Jak na razie początek idzie bardzo wyśmienicie Leśnej Perle. Choć myślę, że jak dwójka Świerklany się rozkręci, to mecz dopiero się zacznie. Także początek meczu taki troszkę niemrawy ze strony dwójki. I mamy Łukasza Lipa po raz kolejny. Świetny odbiór Adama Kurpisa. Mały Kamilianowski nie zdołał skończyć tej akcji. Błąd w asekuracji tej piłki w dwójce Świerklany. Przynosi kolejny, piąty punkt drużynie Leśnej Perły.
raz Łukasz Lib na zagrywce. Troszkę mocniejsza zagrywka. I Kamil Rauza mocnym atakiem z lewego skrzydła kończy kolejną akcję i mamy już 6-0. Fantastyczny atak po głębokiej przekładnej w czwarty metr. Świetnie się to ogląda. Tak, jak na razie wszystko jednostronne. Jakby się dwójka Świerklany nie umiała odnaleźć na boisku. Jestem pewien, że za chwilę znajdą swój rytm i to będzie wyrównane spotkanie. Też mam taką nadzieję. I zaczęli z lewego skrzydła. Sebastian Marczyński zdobywa pierwszy punkt dla dwójki Świerklany. W pole zagrywki wędruje Grzegorz Setlak. Kąśliwy flot. Bardzo wysoko złapał tą piłkę Rafał Kosmala. Wybił po palcach dwójki Świerklany, blokujących dwójki Świerklany. I kolejny, siódmy punkt już na koncie Leśnej Perły, Dejmon z Rybnik. A na zagrywce mamy Kamila Rauzę. 7-1 dla Leśnej Perły. Zagrywka w siatkę. I 7-2. Ze strony dwójki Świerklanej piłkę wprowadzać będzie mały Kamil Janowski, środkowy drużyny dwójki Świerklanej. Zagrywka w aucie i mamy ósmy punkt dla Leśnej Perły. Na zagrywkę wędruje Marcin Zimończyk, środkowy Leśnej Perły. As serwisowy, pięknie. Piłka wylądowała tuż przed końcową linią boiska. Tak, i dziewiąty punkt dla Leśnej Perły. Przewaga siedmiopunktowa. Daje nadzieję na dobry wynik w tym secie. Fantastycznie rozegrał. Dawid Drużga. Rozegrał to Dawid Drużga. Świetny atak z lewego skrzydła. I jest trzeci punkt dla dwójki Świerklany. Sebastian Marczyński. Niestety piłka ugrzęzła w siatce. Jest kolejny. Dziesiąty już punkt. 10-3. Zagrywa Leśna Perła na zagrywce Rafał Kosmala, ale niestety atak, znaczy serwis zepsuty. Ewidentnie nie trafił czysto tej piłki. Tak, źle sobie podrzucił i czwarty punkt dla dwójki Świerklany. Zagrywa Mateusz Świstak. 10-4 mamy, Mateusz Świstak na zagrywce. Serwis autowy. I 11 punkt dla Leśnej Perły. No, mamy w tej chwili sporo zepsutych zagrywek, ale to chyba stawka spotkania waży na tym, że zawodnicy jeszcze nie są tak precyzyjni. Ja tak myślę. Na zagrywce Łukasz Taterka. Nie udała się kiwka Dawidowi Drużce, za to postanowił zaatakować. I zdobywa piąty punkt dla swojej drużyny. Na polu serwisowym staje Denis Psota. Jak widać, wszechstronność Dawida jest wielka. Potrafi i dobrze wystawić, i zaatakować z prawego skrzydła. Teraz znowu Dawid kiwa. I ponownie jest podbity. I Sebastian Marczyński w drugiej linii. Out. I mamy 12 punkt dla Leśnej Perły.
w dalszym ciągu utrzymuje się przewaga zespołu Leśnej Perły. A na zagrywce Arkadiusz Terlecki. Kolejny zepsuty serwis. Kolejna zepsuta zagrywka. Szkoda tego elementu, że takie błędy są, ponieważ troszkę to psuje widowisko. Mamy nadzieję, że za chwilę oba zespoły opanują swoją tremę, nerwy i zacznie się gra na najwyższym poziomie. Dawid Różga na zagrywce. Rafał Kosmala, atak w taśmę. Mamy siódmy punkt dla dwójki Świerklany. Dwójka się budzi. To nam daje nadzieję na wyrównane spotkanie i emocje do końca w tym meczu. Tak, ponownie Dawid Drużga na serwisie. Złe przyjęcie Łukasza Taterki. Kamil Rauza niestety atakuje w taśmę i mamy ósmy punkt dla dwójki Świerklany. Przewaga już jest tylko czteropunktowa, także mamy emocje w tym pierwszym secie jednak. A zawodnicy dwójki wyraźnie się rozkręcają. Dawid Różga na zagrywce. Podbita piłka przez Sebastiana Marcińskiego i atak. Kamil Rauza atakuje i mamy 13 punkt dla Leśnej Perły. Świetnie Kamil znalazł lukę w bloku drużyny ze Świerkla. Przy takim nie był bloku, mocny atak, ale bardzo precyzyjny. Mając naprzeciwko Kamila Janowskiego, dobrze zaatakować, to jest naprawdę sztuka. Łukasz Lip. Marcin Zimończyk kończy atakiem ze środka. 14 punkt dla Leśnej Perły. Świetnie w kontrach grają zawodnicy Leśnej Perły. Potrafią wykorzystać ten element i tym budują swoją przewagę. To już jest 6 punktów przewagi nad dwójką Świerklany. Tak, cały czas ta przewaga 6-7 punktowa się utrzymuje, choć zryw dwójki był. Piłka zahaczyła o blok zawodników Leśnej Perły. Jest 9 punkt dla dwójki Świerklany, a piłkę zagrywać będzie Grzegorz Setla. Jak zawsze w punkt Łukasz Majenta i Łukasz Lip do Zimończyka. I Marcin nie ma problemów ze skończeniem atakiem tej piłki. Mamy 15-9. Tak, 15-9 dla Leśnej Perły. A na zagrywce mamy w chwili obecnej Kamila Rauzy. Dobra zagrywka. 16 punkt dla Leśnej Perły. Mocna, bardzo mocna zagrywka Kamila Rauzy. Przyjmujący zespół ze Świerklan mają z nią ewidentne problemy. Tak, już powoli wkraczamy w ten etap, że ta zagrywka jest mocna. Jedni i drudzy zaczynają ryzykować zagrywką. Znowu Kamil Rauza, mocna zagrywka. Libero dwójki Świerklany. I Mateusz Świstak po bloku w aut. Dwójka zdobywa 10 punkt. Piłkę zagrywać będzie Kamil Janowski. Lot prosto w Łukasza Majentę. I znowu Mateusz Świstak mocnym atakiem po bloku w aut. Mamy 11 punkt dla dwójki Świerklany. W dalszym ciągu swoją drużynę zagrzewa Sebastian Żarło. Chce, żeby wykrzesali jeszcze więcej sił, jeszcze więcej walki i jeszcze więcej potem zostawili na boisku. 16-11 niestety Kamil Janowski, a tak serwisem połowę siatki
i mamy 17-11. Na zagrywce Leśnej Perle Marcin Zimończyk. Świetna odpowiedź z krótkiej. Denis Psota i 12 punkt dla dwójki Świerklany. W polu serwisowym Sebastian Marczyński. Ostra zagrywka Saby i jest kolejny, 13 już punkt na ich koncie. Tak, Łukasz Lip gonił tą piłkę, ale zatrzymał się na naszym stoliku. 17-13 dla Leśnej Perły, na zagrywce ponownie Sebastian Marczyński. Pięknie, Arkadiusz Terlecki ze środka. Zatrzymał tą piłkę Łukasz Lip i termo z Arkadiusz Terlecki. Przybija gwoździa w parkiet drużyny ze Świerkla. 18-13 na zagrywce mamy Rafała Kosmale. Dobra zagrywka. Niestety Seba Marczyński z drugiej linii atakuje w taśmę. Szkoda takich sytuacyjnych akcji, bo tą piłkę jakby się udało przebić, to zawsze jest szansa zatrzymać blokiem. No tak, niestety punkt łatwy dla przeciwnika. Podobnie zagrywa Rafał Kosmala. Mocny serwis niestety w taśmę, oddaje za darmo punkt dwójce Świerklany. 14 punkt na zagrywkę, wędruje Mateusz Świstak. 19-14 dla Leśnej Perły. Coraz bliżej końca pierwszy set, ale emocje jeszcze co nie miara. Walkę nad siatką z Arkadiuszem Terleckim wygrywa Denis Psota. Zmniejsza się dystans dzielący oba zespoły, już tylko 4 punkty. Tak, to był najlepszy czas na początku, jak do dwójka Świerklany zbliżyła się do 4 punktów. Ponownie mamy 4 punkty, być może zwiastuje to mocną końcówkę dwójki Świerklany. Mateusz Świstak na zagrywce. Łukasz Taterka mocnym atakiem z lewego skrzydła zdobywa 20 punkt dla Leśnej Perły i wędruje na zagrywkę. Świetny strzał po prostu. Ciężko było wybronić. Tak jest. Jak. 20-15, Łukasz Taterka. Z drugiej linii szprycha tak zwany w naszym towarzystwie. Sebastian Marczyński dobrym atakiem z drugiej linii zdobywa 16 punkt dla dwójki Świerklany. Trochę zbyt daleko była asekuracja. Była, podbita mogła być. Oddajemy piłkę na drugą stronę i Dawid Różga gra z Kamilem Janowskim i dwójka Świerklany kolejny punkt zdobywa. Mamy 20-17 dla Leśnej Perły. Pierwszy sędzia dzisiejszego spotkania Janusz Lazar ostrzył sobie zęby właśnie na pojedynek małego Kamila Janowskiego z Arkadiuszem Terleckim. Tym razem to mały był lepszy, on zdobył punkt dla swojego zespołu. Ponownie zagrywa Denis Psota. Czas bierze kapitan Leśnej Perły, bo już się zrobiła niebezpieczna przewaga. Jak było 6-7 punktów, tak mamy teraz 3 punkty przewagi dla Leśnej Perły. No, widać, że zawodnicy dwójki Świerklany są w gazie, że chcą odrobić tą stratę i nie chcą czekać na rozstrzygnięcia w kolejnych setach. Już teraz chcieliby tego seta zapisać na swoim koncie, żeby mieć lepszą pozycję wyjściową do kolejnych odsłon tego meczu. Ale myślę, że zespół Leśnej Perły nie odda tak łatwo pola. Ciągle mają 3 punkty przewagi i to oni jak na razie dyktują warunki. Tak, przypomnijmy jeszcze, że i w jednej, i w drugiej drużynie mocna ławka rezerwowych. Zmian może być bardzo wiele, że w razie potrzeby
jest możliwość zmiany na podobnie grających zawodników na każdej pozycji. Denis Psota. I tym razem w pojedynku Terlecki, Janowski, punkt dla zespołu Leśnej Perły. Arkadiusz Terlecki zdobywa 21 punkt dla swojej ekipy i to on staje w polu serwisowym. A serwisowy! Piękna zagrywka Arka. Wydawało się, że to taki sobie plasik, a to wpada w 9 metr. Jednak doświadczenie Arka wzięło górę. I ponownie Arkadiusz Terlecki na zagrywce. Tym razem o przerwę prosi Ireneusz Błatoń, szef drużyny dwójki Świerklany. Pięć punktów przewagi Leśnej Perły. I są w posiadaniu zagrywki Arkadiusz Terlecki, były gracz Jastrzyńskiego Węgla, Górny Karab. Oraz oczywiście Woleja Rybnik. Dokładnie. Przypomnijmy, że Wolej walczy o pierwszą ligę. Już za tydzień tutaj na tej hali będzie walka Woleja. Miejmy nadzieję, że w końcu awansują do pierwszej ligi. Tak, już dzisiaj Państwa zapraszamy od piątku do niedzieli. Turniej finałowy o wejście do pierwszej ligi, w którym zagrają zawodnicy TS Wolej Rybnik, Waleczne Szczupaki. To też będzie świetne siatkarskie święto w Rybniku. Michał Skrzypiński w międzyczasie zmienił się z Łukaszem Lipem. Taktyczna zmiana na podwyższenie bloku. I Arkadiusz Terlecki na zagrywce. Niestety serwis w taśmę. No i niestety ta zmiana nie przyniosła rezultatów. Było to obliczone na wzmocnienie bloku, na to, żeby przytrzymać zawodników dwójki na siatce. A tak to dwójka Świerklany w polu zagrywki Dawid Drużga. Jedną ręką, ale Łukasz Lip poradził sobie w bloku, zdobywa 23 punkt za swoje drużyny. Stary wyga, Łukasz Lip. Niejednokrotnie w ten sposób mylił rywali na siatce. To jest Łukasz na zagrywce. Kamil Rauza, pięknie. Kamil Rauza, atak po bloku. Zawodnicy dwójki Świerklany protestują. Mamy kamery na naszym meczu. Ale powiem Państwu, że ja z tej powtórki nie jestem w stanie odczytać, czy można tam było był troszkę blok. Cofnąć. Łukasz Lip, piłka setowa. Ale mamy Łukasza Lipa na zagrywce. 24 do 18. Kamil Rauza kończy mocnym atakiem pierwszy set. I 1 do 0 dla Leśnej Perły. Dużo piłek dostał w tym secie Kamil Rauza, ale nie dziwimy się, bo naprawdę dysponuje świetnym, mocnym atakiem. Potrafi obrócić piłkę i ominąć blok. Przede wszystkim skuteczny jest w tym ataku i dlatego myślę, że Łukasz Lip korzysta z niego bardzo często. Mamy zmianę stron w chwili obecnej. Zapraszamy na krótką przerwę. Widzimy się za chwilę i słyszymy.
Witamy ponownie. Zakończył się przed chwilą pierwszy set spotkania finałowego pomiędzy Leśną Perłą Diamonds a dwójką Świerczany Pro i Trans. Leśna Perła wygrała 25 do 18 i już za chwilę będziemy świadkami drugiej odsłony. Jak, Darku, myślisz? Dwójka Świerklany od początku teraz zacznie równą grę z Leśną Perłą, czy znowu będziemy mieć dominację Leśnej Perły? Tym razem dwójka zaczyna od zagrywki, więc jeżeli ten element im siądzie, to przypuszczam, że będą starali się tym razem to oni narzucić swoje warunki rywalom i mieć przewagę w tym secie, żeby doprowadzić do wyrównania, a później do szczęśliwego dla siebie końca. Ale jak znam Leśną Perłę obu Łukaszy, to oni nie odpuszczą. Oni naprawdę są głodni tego zwycięstwa. Chcą być mistrzem tej ligi. Właśnie przed chwilą mieliśmy możliwość zobaczyć naszą piękną halę w Rybniku z góry, z lotu ptaka. Tutaj właśnie na tą halę zapraszamy jeszcze raz za tydzień na walkę Woleja Rybnik o pierwszą ligę. Jeszcze ostatnie poprawki w ustawieniach po obu stronach. Od zagrywki rozpocznie Dawid Drużga. Tak, wielki wirtuoz drużyny dwójki Świerklany. Tak, to rzeczywiście świetny rozgrywający. Fantastyczne palce, rewelacyjny przegląd sytuacji. Potrafi zrobić z piłką cuda. Zaczynamy drugiego seta. Dawid Drużga na zagrywce. Ale Łukasz Lip wcale nie jest gorszy i znowu korzysta z Kamila Rauzy. Znowu posyła piłkę do niego, do najskuteczniejszego w swojej drużynie. Tak. I Łukasza Lipa mamy na zagrywce. 1-0 dla Leśnej Perły. Sebastian Marczyński, atak mocny po bloku, na wysokim, na zasięgu złapał tą piłkę i po rękach wybił ją w aut. 1-1 w polu serwisowym Grzegorz Setlak. Jeden, jeden, dwójka wprowadza zagrywką. Pole, ale Marcin Zimończyk kończy atakiem ze środka i Leśna Perła zdobywa drugi punkt. Sporo grają oba zespoły środkiem, ale też mają na tych pozycjach świetnych zawodników, zarówno jedni, jak i drudzy. Także bardzo fajnie się ogląda te pojedynki na środku siatki. Tak, jak i po jednej, tak i po drugiej stronie. Wachlarz możliwości na taśmie jest wielki. Także tutaj i Łukasz Lip, i Dawid Drużga mogą sobie każdym elementem poprowadzić do zwycięstwa. Na razie przepychanka na siatce. Dawid Drużga do Sebastiana Marcińskiego. Piłka dla Leśnej Perły. Tutaj. Adam Kurpis jeszcze dostał tą piłkę. Podbił ją, ale niestety uciekła na aut. I trzeci punkt dla Leśnej Perły. Na zagrywce ponownie Kamil Rauza. Kamil mocną zagrywką. Proszę bardzo, mamy kolejnego asa. Fantastyczna zagrywka, wychodząca na zewnątrz. To się bardzo ciężko przyjmuje, zwłaszcza że w tym miejscu akurat stoi środkowy. Jak mamy czwarty punkt dla Leśnej Perły, buduje znowu przewagę. Kamil Rauza ponownie na zagrywce. Tym razem piłka uderza w taśmę. Drugi punkt na koncie dwójki Świerklany. Na piłkę wprowadzał będzie mały Kamil Janowski. Jego zagrywki też potrafią być dosyć trudne do odbioru. Ma takiego nieprzyjemnego flota. Ale Łukasz Majenta nie miał z tym problemów. Marcin Zimończyk kończy atakiem ze środka. Tak, widać, dzisiaj te środki pracują po jednej, jak i po drugiej stronie.
Ale tak jak już wspominałeś, naprawdę mają czym grać. Obaj rozgrywający starają sobie ustawić grę. Zagrają kilka piłek środkiem. Później te skrzydła już tak nie chodzą. Błąd w odbiorze dwójki Świerklany. Szósty punkt dla Leśnej Perły. Tutaj naprawdę każdy punkt będzie miał znaczenie, bo to są dwie równorzędne drużyny. Marcin Zimończyk na zagrywce. Fantastycznie, fantastyczny atak z prawego skrzydła Sebastiana Marczyńskiego. Świetnie to zrobił i zdobył trzeci punkt dla swojej ekipy. Popatrzmy na powtórkę. Seba Drużga i mocny atak w czwarty metr Sebastiana Marczyńskiego. Szprycha na zagrywce, mocna zagrywka. Tym razem Arkadiusz Torlecki zablokowany ze środka. I mamy czwarty punkt dla dwójki Świerklany. Świetnie przełożył ręce w tej akcji Denis Psota. Seba Marczyński mocną zagrywką. Przyjęcie przechodziło i Mateusz Świstak mocnym atakiem kończy atak dwójki Świerklany i mamy piąty punkt. Jakże miło się atakuje takie przechodzące piłki, nieprawdaż? Tak. Darmowa piłka jest mile widziana. Seba na zagrywce. Tak, Rafał Kosmala dobrym atakiem z prawego skrzydła kończy akcję. Mamy siódmy punkt dla Leśnej Perły. On też wędruje na zagrywkę. Ale dystans pomiędzy oboma zespołami się zmniejszył. To już tylko dwa punkty. Tak jest. To już będzie, myślę, się jeszcze działo. Dobra zagrywka. Mateusz Świstak niestety przechodzi na drugą stronę. Przejście linii środkowej. Ciężko było dobrze wystawić tą piłkę. Trudna piłka. Musiał ratować się w tej akcji i niestety strata punktu. Ósmy punkt dla Leśnej Perły. 8-5, już 3 punkty przewagi. Znowu Rafał Kosmala. Niestety zagrywka prosto w Arkadiusza Terleckiego. Obił ręce, rozgrzał prawą rękę Arka Terleckiego. Tak, ale chyba nie musiał. Myślę, że Arek ma tą rękę dobrze rozgrzaną. Ja tak myślę. 8-6 dla Leśnej Perły. Na zagrywce dwójka Świerklany. Mateusz Świstak. As serwisowy. Pięknie w 9 metr Mateusz trafia. Świetna zagrywka w strefę konfliktu pomiędzy dwóch zawodników i nikt do niej nie ruszy. Tak, dokładnie. Łukasz Majenta pokazuje. Spokojnie, panowie. Gramy następny punkt. Na zagrywce Mateusz Świstak. Tym razem zbyt mocno. Piłka minimalnie w aucie. 9 punkt dla Leśnej Perły. A piłkę zagrywać będzie Łukasz Taterka. Kolejny zepsuty serwis. Znowu mamy serię błędów. No, mogą mieć żal troszkę do siebie zawodnicy Leśnej Perły, bo łatwo oddają punkty przeciwnikowi, który potrzebuje ich jak tlenu. I już tylko jeden punkt straty dwójki Świerklany do Leśnej Perły. Zagrywa Denis Psota. Tak, niezawodny dzisiaj Rafał Kosmala. Przepraszam, Kamil Rauza. Kamil Rauza, ale Rafał jak najbardziej tak samo atakuje skutecznie, ale tym razem Kamil Rauza. Z niego korzysta najczęściej Łukasz Lip. A na zagrywce mamy Arkadiusza Terleckiego. 10-8 dla Leśnej Perły. Sędzia liniowy pokazał pole. Sędzia pierwszy jeszcze nie podjął decyzji. Czy po bloku było pole? Jakbyśmy mogli przybliżyć.
No to mamy challenge! Jeszcze troszkę do tyłu. Czy piłka była na linii, czy nie? Jeszcze troszkę do tyłu. Do przodu troszkę. Pierwszy historyczny challenge. W rybnickiej amatorskiej lidze piłki siatkowej Atlas Tours. Piłka dla Leśnej Perły. Piłka uderzyła w linię. Tak, jednak się przydała ta telewizja na dzisiejszym finale. Mamy 11 do 8 dla Leśnej Perły. Na zagrywce Arkadiusz Terlecki. Dobry serwis, Arka. Błąd na siatce. Chamilianowski przy ataku dotyka siatki. I Leśna Perła zdobywa kolejny punkt. 12 z jednego 8. punktu ponownie 4 punkty przewagi. Tak. I o przerwę prosi Sebastian Żarłok, kapitan dwójki Świerklany Projtrans. Ile ten nasz pierwszy niezawodny challenge w tej lidze znaczy? Niestety. Challenge ten mogliśmy oglądać dzięki Submar TV, która realizuje przekaz z całego turnieju finałowego i z tego meczu o mistrzostwo rybnickiej amatorskiej ligi piłki siatkowej Atlas Tours. Tak, serdeczne podziękowania dla Submar TV. Oczywiście mamy nadzieję, że to nie pierwsza i ostatnia relacja z tego naszego turnieju finałowego. Oczywiście i zapraszamy ich na Zorze Wodzisław również. Myślę, że jest to kwestia dogadania tutaj. Wracamy do meczu. Zagrywa Arek Terlecki. 12 do 8 dla Leśnej Perły Dejmon z Rybnik. Mocna zagrywka Arka. Dawid Kiwa. Fantastycznie to zrobił. Rewelacyjnie Dawid Drużga. Co za przegląd sytuacji. To naprawdę gracz nietuzinkowy. Miło się patrzy, jak rozgrywa, jak konstruuje akcję swojego zespołu. Zresztą również to samo można powiedzieć o Łukaszu Lipie, który taką samą rolę pełni w Leśnej Perle. Tak jest. Dawid Różga na zagrywce. Tak, wzmocnił zagrywkę już Dawid. Tak, i któż jak nie on, któż jak nie on. Kamil Rauza ponownie. 13 do 9 dla Leśnej Perły. Łukasz Lip czeka na piłkę. Będzie zagrywał. Ciągle skoncentrowany ten gracz, były gracz Górnika Radlin i TS Wolej Rybnik. Łukasz, spokojna zagrywka. Sebastian Marczyński mocnym atakiem z lewego skrzydła tym razem w boisko i mamy 10 punkt dla dwójki Świerklany. Jak widzimy na powtórce, zmierzył blok, nad blokiem uderzył Seba Marczyński. Tak, Grzegorz Setlak na zagrywce. Kamil Rauza tym razem wyblokowany, ponownie on. Ale jak nie siłą, to sprytem. Świetny plas w środek pola. To jest zawsze strefa najmniej broniona. Tam najwięcej zawodników idzie do asekuracji, ale zazwyczaj wszyscy odpuszczają. Tak się stało i w tym przypadku. Tak, piękny mecz Kamila. Nie można do niego mieć żadnych pretensji. Wszystko kończy praktycznie na taśmie. Ja myślę, że tu w ogóle nawet nie powinniśmy używać słowa pretensje. Jak na razie Kamil gra świetne spotkanie. Zgadza się. I właśnie Kamil na zagrywce. Dobra zagrywka Kamila. Marcin Zimończyk ze środka po bloku, ale piłka wpada w boisko. Rzucił się do asekuracji Dawid Drużga i libero Adam Kurpis, ale nie zdołali podbić tej piłki. I mamy 15 punkt dla Leśnej Perły. O, już znowu duża przewaga, 5 punktów. Na tym etapie seta to jest dużo.
Tak, budują, budują skutecznie przewagę swoją. I Kamil Rauza ponownie na zagrywce. Tym razem obija Łukasza Taterkę. To jeszcze tylko czterech kolegów mu zostało. Trzech do obicia. Tak, tak. 15-11 dla Leśnej Perły i zagrywka dwójki Świerklany. Ale będziemy mieli najpierw zmianę w miejsce Kamila Janowskiego. W stronę pola zagrywki powędruje Marek Pyzik, również legenda tej ligi. Marek Pyzik ma na swojej koszulce czarny numer, dlatego go nie widać. Marek gra z numerem 1. Tak, legenda naszej ligi amatorskiej. Myślę, że to taki ukłon w jego stronę z drużyny dwójki Świerklany. Nie, on ma po prostu bardzo dobrą zagrywkę. Dobry atak. W roli rozgrywającego Denis Psota. Tak jest, a Mateusz Świstak kończy atakiem z lewego skrzydła. Mamy 12 punkt dla dwójki Świerklany. I raz jeszcze Marek Pyzik. Tak, dobry atak, mocny Łukasza Taterki. Leśna Perła nie daje odskoczyć tutaj dwójce Świerklanej. Mamy 16-12. Powrotna zmiana. Mały wraca na boisko, a Marek Pyzik schodzi po dwóch dobrych zagrywkach. A piłkę w zespole Leśnej Perły wprowadza Marcin Zimończyk. 16-12, 4 punkty przewagi. Dobra zagrywka. Denis Psota kolejny raz na rozegraniu i mamy tutaj dobry atak Sebastiana Marczyńskiego. Tak, po Dawidzie Drużdze i po Łukaszu Lipie to najczęściej rozgrywający zawodnik w tym meczu. Tak jest. Na zagrywce Sebastian Marczyński. I po raz kolejny świetny plas. Tym razem popisuje się nim Rafał Kosmala w sam środek boiska. 17 punkt dla Leśnej Perły. Rafał wędruje na zagrywkę. I zmiana, którą obserwowaliśmy już w pierwszym secie. Na podwyższenie bloku zmiana zadaniowa za Łukasza Lipa. Na boisko wchodzi Michał Skrzypiński. Oraz druga zmiana. Karol Graf za Rafała Kosmale. Także mamy podwójną zmianę w drużynie Leśnej Perły. Podwójna zmiana. 17-13 dla Leśnej Perły i zagrywa Karol Graf. Kolejne wprowadzenie przez Karola i Denis Psota mocnym atakiem ze środka kończy akcję dwójki Świerklany. Mamy 14 punkt. Bardzo spokojnie ominął blok Denis Psota. Widać, że ten zawodnik chociaż wrócił po kontuzji, to gra na luzie. Jest pewien swoich umiejętności. I Mateusz Świstak na zagrywce. Niestety kolejna zepsuta zagrywka. I mamy 18-14 dla Leśnej Perły. No i dwójka sama sobie odbiera niestety możliwość zdobywania punktów i daje je przeciwnikowi na tacy za darmo. Na zagrywce Łukasz Taterka prosto Adama Kurpisa. Seba Marczyński zablokowany na siatce i mamy 19 punkt dla Leśnej Perły. Ale miał tam ścianę Arek Terlecki i Kamil Rauza. Naprawdę ciężko było przebić się przez taki blok. Tym razem
Out, zagrywka Leśnej Perły i mamy 15 punkt dla dwójki Świerklany. W polu zagrywki Denis Psota. Kolejną zmianę awizuje kapitan dwójki Świerklany, Sebastian Żarłok. Tak, to chyba on już wchodzi na boisko. I to właśnie on zmienia Dawida Drużgę. Seba również dysponuje fantastycznym blokiem. Czuje ten element siatkarskiego rzemiosła. Denis Psota zagrywką Łukasza Majentę. Tak, no i kto jak nie Kamil? Świetna kontra Leśnej Perły. Wykorzystali swój największy atut na lewym skrzydle Kamila Rauze. I zmiana powrót na w zespole dwójki Świerklanej. Boisko opuścił Sebastian Żarłok, a powrócił na nie Dawid Drużga. 5 punktów przewagi, 20 do 15 dla Leśnej Perły. Zagrywa Arek Terlecki. Cóż za blok Marcina Zimończyka, Kamil Janowski zablokowany. Oj, chyba Kamil nie dostał piłki na swoim normalnym zasięgu, miał ją ciut za nisko. Dawid mu pokazuje, że to chyba jego błąd wystawy. Ale mamy 21 punkt dla Leśnej Perły i na zagrywce ponownie Arkadiusz Terlecki. No, w bólach rodziła się ta akcja. Tak, trochę nie całkiem wyszło zagranie na tego pipa, ale sprytnie kiwnięta piłka wpada w pole Leśnej Perły. Tak, Mateusz Świstak pięknie kiwnął, piłka wpada w pole i mamy 16 punkt dla dwójki Świerklany. Na zagrywce Dawid Drużga. Dobra zagrywka. Fantastyczny strzał, pięknie się na to patrzyło. Tak, Michał Skrzypiński po mocnym, ostrym, ciasnym skosie zmieścił piłkę tuż przy linii. I to on będzie teraz zagrywał. Numer 8, Michał Skrzypiński. Dobra zagrywka. Po bloku, out. Sebastian Marczyński, mamy 17 punkt dla dwójki Świerklany. Dwójka nie odpuszcza. To ma ciągle 5 punktów straty, ale nie poddają się. Grzegorz Setlak. I Marcin Zimończyk ze środka po wystawie Karola Grafa zdobywa 23 punkt dla Leśnej Perły. A na zagrywkę wędruje ten, którego tak dzisiaj chwalimy, Kamil Rauza. No ale trzeba przyznać, że Karol Graf świetnie rozegrał tą piłkę do Zimończyka. Ma też czucie piłki ten zawodnik. Kamil Rauza na zagrywce, mocna zagrywka i mamy punkt dla Leśnej Perły. Bezpośrednio z zagrywki, Mateusz Świstak nie przyjmuje tego mocnego serwisu. No i przed nami znowu piłka setowa. Tak jest. 24 do 17. Piłka na drugiego seta dla Leśnej Perły. Kamil Rauza ponownie na zagrywce. Tak, tym razem Mateusz przebił przez podwójny blok. Mamy 18 punkt dla dwójki Świerklany. Rzuciłbym tą piłkę za kołnierz. Przysłowiowo. I Kamil Janowski na zagrywce. Czy jeszcze dwójka podniesie się? Czy to już będzie końcówka drugiego seta? Przekonajmy się. Kamil Janowski na zagrywce. I Łukasz Taterka z lewego skrzydła kończy drugiego seta. Ponownie 25 do 18. Dalej trochę bez wiary zagrali w tej akcji, mam wrażenie, zawodnicy ze Świerklan. Nawet Denis nie zdążył do tego bloku. No szkoda.
Szkoda, bo to może to nie było na wygranie tego seta, ale tak parę punktów zdobyć więcej, żeby lepiej zacząć kolejną odsłonę meczu. Tak, zgadza się. Chwilkę przerwy, zapraszamy ponownie na trzeciego seta za chwilkę. Witamy po przerwie. 2-0 dla Leśnej Perły. Mam wrażenie, że w tym roku Leśna Perła Diamonds Rybnik już nie wypuści tego finału z rąk. Czwarty rok na to czekają. Stworzyli tą drużynę z myślą o mistrzostwie i ciągle do niego dążą. Budują. W tym roku chyba są już na to gotowi. Ale dwójka to jest dwójka. Tak, jeszcze może się zrobić tiebrek. Sześć zwycięskich finałów ostatnich z rzędu. Dziesięciokrotny mistrz ligi. 15 razy w finale. Te liczby mówią same za siebie. Ci gracze potrafią się zmobilizować. Ale czy będą potrafili wyrwać jeszcze to zwycięstwo Leśnej Perle? Za chwilę się przekonamy. Tak, trzeci set przed nami. Widać optymizm na twarzach Leśnej Perły. Troszkę nerwowo w dwójce Świerklany. Czy tam coś się pozmienia? Oby tak. Miejmy nadzieję, że jeszcze dojdzie tutaj do takiego zrywu dwójki Świerklany, żeby ten finał faktycznie nie przeszedł im bokiem. Przypomnijmy, że w naszej lidze grają 24 zespoły. 12 w drugiej lidze i 12 w pierwszej lidze. Więc sam udział w finale to i tak jest duże osiągnięcie. Ale chyba nie dla tych ekip. Dla nich liczy się tylko mistrzostwo. Tak jest. To jest jedyne trofeum, o jakie walczą. To są tak utytułowane zespoły, mające w swoich szeregach tylu graczy z ligową, siatkarską przeszłością, że dla nich mistrzostwo jest najważniejsze. Tak, tutaj mamy jeszcze, bym przypomniał, wiernych kibiców. Od małych do starszych przychodzą tutaj całymi rodzinami. Rodziny grających zawodników, jak i fantastyczni kibice danych drużyn. Ale oni są z nami nie tylko na turnieju finałowym. Przychodzą również na nasze mecze, na poszczególne spotkania. 5 dni w tygodniu gra amatorska liga piłki siatkowej Atlas Tours w Rybniku. Od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do piątku i od września do maja, do końcówki maja. Więc jest tego grania trochę i angażuje się w to zarówno siatkarska społeczność zawodników, jak i ich rodzin i kibiców. Jest to fajne, że taka grupa potrafi się spotykać, grać ze sobą. Przypomnę, 19 rok to jest 19 finał, a za rok będzie jubileuszowy okrągły 20 finał. I wtedy mamy nadzieję, że będzie z nami również obsługa telewizyjna, bo świetnie to dzisiaj wygląda. Dobra zabawa na trybunach. Nasz tutaj nadworny DJ Łukasz radzi sobie. Rozgrzewa towarzystwo na trybunach, jak i na boisku. Tak, tutaj na obrazie nasza pani statystyk, Natalia. Jest prawdziwa atmosfera prawdziwego siatkarskiego święta. Ale zaczynamy seta trzeciego. Od zagrywki Leśna Perła Diamonds z Rybnik. Łukasz Lip.
blokowany Mateusz Świstak. Zatrzymany przez Marcina Zimończyka i Kamila Rauze. Dzisiaj się przebić przez blok Leśnej Perły. Tak, mamy pierwszy punkt dla Leśnej Perły. Ponownie Łukasz Libna w zagrywce. Niestety Kamil Rauza wpada w taśmę i mamy 1-1. Kapitan Wielki Świertany Sebastian Żarłow motywuje swoich zawodników. Tak, Mateusz Świstak na zagrywce w Wujce Świerklany. Mocna zagrywka w Kamila Rauze. I Kamil kończy atakiem mocnym z prawego skrzydła. Niezawodny dzisiaj. Niezawodny. Sam sobie przyjął tą piłkę i później skończył fantastycznym atakiem. Tak, mamy jeżeli drugi punkt. Ten mecz skończy się zwycięstwem Leśnej Perły, to jak na razie dla mnie zawodnik tego meczu. Dla mnie również. Kamil Rauza na zagrywce 2-1 dla Leśnej Perły. I popisuje się na dodatek bardzo mocną zagrywką. Tak, broni Łukasz Majenta. I Łukasz Taterka, mocnym atakiem. Obił blok. Świetnie obił blok Łukasz Taterka. To nie była łatwa piłka, był wrzucony na 3 metr od antenki, ale udało mu się zdobyć punkt w tej sytuacji. Tak, 3 punkt dla Leśnej Perły, znowu budują już powoli przewagę. Kamil Rauza na zagrywce. 3-1 dla Leśnej Perły. No i kolejna bardzo mocna zagrywka. Wraca na stronę Leśnej Perły, a tam czekał już na nią Marcin Zimończyk, który spokojnie kończy przechodzącą piłkę atakiem. 4-1 dla Leśnej Perły, która jest na najlepszej drodze do zwycięstwa w naszej lidze. Ponownie Kamil Rauza na zagrywce. Czy to będzie kolejna mocna zagrywka? Zobaczmy. On nie zwalnia ręki. Mocna. Ale tym razem przyjęta w punkt. Tak jest. Sebastian Marciński wyblokowany. Ale powtórne jeszcze on. Przebił się tym razem. Niepotrzebna samoasekuracja. Był tam Łukasz Lip. I punkt dla dwójki Świerklany. Chociaż w sumie chcielibyśmy, żeby dwójka jeszcze się poderwała. Żeby ten finał trwał trochę dłużej. 2 sety 25-18. Szkoda, że nie ma takiej iskry w zespole dwójki. Tak troszkę przygaszenie grają zawodnicy ze Świerklan dzisiaj. Tak, mam wrażenie, że brakuje im sobie Żarłoka. No. Jednak on potrafił podnieść tą drużynę, pociągnąć wynik. Niestety kontuzja. No, szkoda kontuzji, które męczą Sebastiana już od dłuższego czasu. Bo to byłoby naprawdę wielkie wzmocnienie. Mocny atak Marcina Zimończyka po bloku out i mamy 5 punkt dla Leśnej Perły i Marcin Zimończyk na zagrywce. No, sędziowie mają problem z oceną tej sytuacji. Będzie konsultacja na linii Lazar. Tak jest, dwaj bracia. Był blok czy nie było? Za chwilę starszy brat Janusz Lazar podejmie decyzję. I to Solomonowa decyzja. Akcja bez punktu. Z tego ujęcia ciężko określić, czy było po bloku, czy nie było. Mamy bez punktu. Także 5-2 dla Leśnej Perły. Jeszcze raz Marcin Zimończyk. Świetna kombinacja. Kamil Rauza, po raz kolejny. Tak, ale sprytnie to wymyślił Łukasz Lip. I już 4 punkty przewagi Leśnej Perły.
Na zagrywce ponownie Marcin Zimończyk ze strony Leśnej Perły. A tym razem największym sprytem, wojskowym cwaniactwem wykazał się Dawid Drużga. Zasymulował rozegranie tej piłki i w ostatniej chwili schował ręce. Piłka wpadła, zaskakując zawodników Leśnej Perły. Piłkę do gry wprowadza Grzegorz Setla. Szukał rąk tym razem Sebastian Marczyński. Szukał tych rąk w bloku przeciwników, ale nie trafił i piłkę wyekspediował w aut. Tak, mamy 7 punkt dla Leśnej Perły. Cały czas przewaga się utrzymuje. Na zagrywce Rafał Kosmala. Adam Kurpis utrzymał przyjęcie i Denis Psota mógł skończyć atakiem z krótkiej. 7-4 i dwójka Świerklany na zagrywce. 4 punkt dwójki, to ciągle nie jest dużo. 3 punkty straty, a ten zespół stać na to, żeby odrobić tą stratę. Miejmy nadzieję, że dwójka się podniesie, bo na razie mam wrażenie, że tak jakby wiary w ogóle nie było na boisku, że można ten mecz jeszcze wygrać. Nie mają tej ikry, która zawsze ich cechowała. Rzeczywiście, w tym sezonie grali bardzo fajnie, ale w finale, już w półfinale, był taki mały prognostyk, że to może nie być tak. Tak. Już by bardzo trudne warunki postawiła im drużyna jedynki Jankowice. Rafał Kosmala tym razem atakiem w aut i mamy kolejny punkt dla dwójki Świerklany. Już 2 punkty tylko przewagi Leśnej Perły. 5-7. Jeżeli u nich zaskoczy, zacznie się radość z tej gry, no to się może zmienić diametralnie obraz tego spotkania. Tak jest. Seba Marczyński, dobra zagrywka. Ale Łukasz Taterka tutaj sprytem omija blok i zdobywa 8 punkt dla Leśnej Perły. Świetne techniczne zagranie. Dużo spokoju w tej akcji wykazał Łukasz Taterka i to on będzie zagrywał. 8-5 dla Leśnej Perły, Łukasz Taterka na zagrywce. Dawid Drużga znowu cwaniastem przebił tą piłkę i teraz pokierował grą swojej ekipy na kontrze. Denis Psota z krótkiej, 6-8. Zmiana powrotna w zespole dwójki Świerklany. Boisko opuszcza Damian Błatoń, a na plac gry wraca Kamil Janowski. 8-6 dla Leśnej Perły i na zagrywce Denis Psota. Kamil Raza lekko, jakby od niechcenia, teraz już zdecydowanie mocniej. Tak, Łukasz Lip przyjmuje, Arek Terlecki wystawia. Lekki atak. Nie zauważyłeś, ale Kamil Rauza nie skończył trzeciej piłki z rzędu. No, zauważyłem. Ale za to kończy Dawid Drużga. Sprytnie wrzuca tą piłkę w pole rywali. I mamy 8-7. Tylko już dla Leśnej Perły. Dwójka. No jeżeli Kamil straci swoją skuteczność, to może się zmienić. Bardzo szybko wynik. 8-7 dla Leśnej Perły na zagrywce Denis Psota, dwójka Świerklany. Łukasz Lip chyba będzie musiał troszkę odciążyć swojego głównego bombardiera. A ma też przecież inne armaty, ale nie. Kamil Rauza. W ciągu do Kamila Rauzy, który jest blokowany i remis w secie trzecim, 8-8. Tak, wyczuli to chyba w dwójce, że Kamil kończył prawie wszystko. I już stawiają teraz przynajmniej podwójny blok na niego od razu. Kamil nie kończy kolejnego ataku. Był mocno eksploatowany w całym meczu. Bardzo dużo piłek do niego szło. Kończył wszystko. Musi czasem przyjść taki moment słabości. Na szczęście dla drużyny Leśnej Perły zagrywkę psuje Denis Psota. I
zawodnicy Leśnej Perły wychodzą z niewygodnego ustawienia, a zagrywać będzie Arek Terlecki. 9. punkt dla Leśnej Perły na zagrywce Arek Terlecki, ale niestety też psuje zagrywkę. Szkoda, bo w tym momencie trzeba było właśnie troszkę spokoju uspokoić, niech się przeciwnik pomęczy. Wtedy się gra troszkę łatwiej, zwłaszcza gdy lider jest lekko niedysponowany. Tak. Na zagrywce dwójki Świerklany Dawid Drużga. Trudna zagrywka z bardzo daleka, opada na ręce. Kamil Rauza przełamał się, atak, blok i piłka obok linii bocznej boiska. Mamy drugi challenge. Mamy sędziego. Zobaczmy, gdzie upadła ta piłka. Czy to będzie widoczne? Czy będzie widać, czy nie będzie? Na pewno nie z tej kamery. Nie na tym. Nie z tej kamery. Zaraz spróbujmy. Obejrzymy z innego ujęcia. Tak, mamy out, ewidentny. Drugi challenge. Piłka po bloku, obok linii bocznej boiska. Bardzo dobrze było widać, że piłka wpadła w out. Mamy 10. punkt dla Leśnej Perły. Na zagrywce Łukasz Lip. Mocny atak z lewego skrzydła dwójki Świerklany, Grzegorz Setlak. Atak po bloku w out i 10-10. Na zagrywkę powędrową Mateusz Świstak w dwójce Świerklany. Widać, że dwójka wróciła do gry. Kolejny błąd zagrywki. W taki sposób niestety się nie da zbudować przewagi. Przeciwnik... Zagrywka z rzędu zepsuta. Najpierw Denis, teraz Mateusz. Szkoda. Szkoda, bo w polu zagrywki staje Kamil Rauza, który dysponuje atomowym serwisem. Ale tym razem piłka zbyt mocna. Za dużo błędów Kamila ostatnio. Chyba faktycznie się wyeksploatował. Może być troszkę zmęczony. Może być troszkę zmęczony. Może Łukasz da mu teraz chwilę spokoju i pogra innymi swoimi atakującymi. A ma czym? Dobra zagrywka Kamila Janowskiego. Nawet Łukasz Majenta tego nie wyciągnął. Starał się. Piłka uderzyła w siatkę i spadła pionowo po siatce. Tak. To już ciężko było cokolwiek. 12-11. Pierwsze prowadzenie w tym meczu dla dwójki Świerklany. O, Sebastian Marczyński nie podbił. Była tam asekuracja. Mały wyciągnął się jak długi. Tak jest. Ale niestety błąd w samoasekuracji. Punkt dla Leśnej Perły. Piłkę zagrywać będzie Marcin Zimończyk. Świetnie Adam Kurpis. Rozegranie na prawe skrzydło. Grzegorz Setlak wyblokowany. Na drugą stroną Seba Marczyński, ale niestety. I ponownie blok. Mamy 13. punkt dla Leśnej Perły. Arek Terlecki i Rafał Kosmala w roli głównej w tym punktowym bloku. Tak, a ponownie na zagrywce mamy Marcina Zimończyka. I znowu Denis Psota kończy ze środka. Jak nie wystawia, to kończy. Świetnie gra po prostu. Tak jest. Nie, ma naturalne czucie na tej pozycji. Rzeczywiście świetnie to robi. Jeszcze omija, ładnie obraca. Jak widać, jeszcze ładnie tańczy. Dokładnie. Czuję bluesa. Tak jest. Razem z Dawidem Drużgą. A na zagrywce Grzegorz Setla. Dobra zagrywka.
I po taśmie Łukasz Taterka, ale piłka przechodzi na drugą stronę boiska i mamy 14 punkt dla Leśnej Perły. Spadła piłka przed Sebastianem Marczyńskim. Tak jest. Mamy znowu podwójną zmianę w Leśnej Perle. Schodzi Łukasz Lip i Rafał Kosmala. Wchodzi Karol Graf i Michał Skrzypiński. Karol idzie na zagrywkę. Kamil Graf. Przepraszam, Karol Graf. Już z tym Kamilem Rauzą tak nie ciężko. Za dużo tego Kamila dzisiaj. Tak, ten Kamil Rauza mi chodzi cały czas po głowie. Piękny blok. Najwyższy blok na boisku w danej chwili. Arek Terlecki, Michał Skrzypiński. Tą ścianę bardzo ciężko przejść. I ponownie Karol Graf na zagrywce. Dwa punkty przewagi Leśnej Perły. Dobre dogranie Adama Kurpisa. I raz jeszcze w roli głównej Denis Pzota ze środka siatki. Denis też dzisiaj dobry mecz ma. Chyba najlepiej funkcjonuje w tej chwili środek w drużynie dwójki Świerklany. Tak, jak nie Kamil Janowski, to Denis Pzota. Chociaż Kamil już parę razy został wyblokowany. Denis chyba jeszcze nie. Seba Marczyński na zagrywce. Autowy atak z drugiej linii Kamila Rauzy. I kolejny remis. 15 do 15. Sebastian Marczyński. Piłka uderzyła w antenkę, była zbyt szeroko rozegrana. Michał Skrzypiński nie miał szans zrobić z niej zbyt wiele. Ponownie zagrywać będzie Sebastian Marczyński. Tak, i mamy kolejne prowadzenie dwójki Świerklany. 16 do 15. I kolejna bardzo trudna piłka na zagrywce i kolejny punkt dla dwójki. O, chyba mamy przebudzenie w dwójce. Przerwę prosi zespół Leśnej Perły. Tak jak mówiłem, to się może bardzo szybko odwrócić. Bo ewidentnie słabszy okres w grze ma w tej chwili lider Leśnej Perły, Kamil Rauza. A podwójna zmiana jak na razie nie dała rezultatu. Bo przy mocnej zagrywce Sebastiana Marczyńskiego ciężko jest rozegrać tą piłkę zawodnikom Leśnej Perły. Ale też z drugiej strony dwójka Świerklany w tym secie zaczęła coś grać w końcu. Mamy stawiony opór przeciwnikowi. Potrafią wykorzystać swoje akcje. Dlatego mamy przewagę dwupunktową dwójki Świerklany. Widać, że się chłopcy trochę rozluźnili, tańczą sobie pod siatką. Tak jest. Może jest to przepis na sukces. Seba Marczyński. Teraz dobre. Dobre dogranie, dobre przyjęcie i piłka po ataku Arka Terleckiego wpada w pole dwójki Świerklany. Mamy 16 punkt dla Leśnej Perły. I kolejna zmiana w zespole Leśnej Perły. Boisko opuszcza Łukasz Taterka. A na plac gry wchodzi Mirosław Chyjek. I to on zagrywa piłkę. Zmiana się nie powiodła. Jak się stoi 2,5 seta w kwadracie dla rezerwowych, nie jest tak łatwo zagrać mocną, ostrą zagrywkę. Tak. Za darmo oddany punkt dwójce Świerklany. 18 do 16. Widać, nie była to tylko zmiana na zagrywkę, bo Mirek Chyjek został na polu gry. Ale niestety razem. Denis Pzota psuje kolejną zagrywkę w tym elemencie. Ten świetny środkowy niestety gra troszkę słabiej.
A szkoda, bo przy dwupunktowym prowadzeniu można było pokusić się jeszcze o powiększenie swojego kąta punktowego. Zobaczmy, co przeciwnik, też środkowy, Arek Terlecki. Dobra zagrywka, Arka i Kamil Janowski wyblokowany. I to zablokowany przez Marcina Zimończyka. Punkt na wagę remisu w tej partii, 18-18. Raz jeszcze Arek Terlecki. Tym razem taśmę. Punkt za darmo dla dwójki Świerklany. Na piłkę zagrywał będzie Dawid Drużga, rozgrywający dwójki Świerklany Projtrans. Dużo tych błędów z zagrywki, z jednej jak i z drugiej strony. No ale kto nie ryzykuje, ten punktów nie zdobywa. No ale zobaczmy, jak ten set się zakończy. Dawid Drużga na zagrywce, 19-18 dla dwójki Świerklany. Zablokowany Michał Szczepiński. I ponownie mamy dwa punkty przewagi dla dwójki Świerklany. Dawid Drużga na zagrywce. A pod ścianą dwójka ma teraz też wysokich zawodników. Kamil Janowski na środku siatki. Końcowy atak Kamila Rauzy. W końcu skończył. Kamil Rauza, reaktywacja. Tak, 19-20. Zagrywa Michał Skrzypiński. Tak jak mówiliśmy, Kamil Rauza, reaktywacja w bloku razem z Marcinem Zimończykiem. Tak, blokują Mateusza Świstaka i mamy 20-20. Postawili ścianę nie do przejścia. Michał Skrzypiński na zagrywce. Fantastycznie Kamil wrócił do swojej wysokiej dyspozycji. I to ponownie on kreuje w tej chwili grę swojej drużyny. Zdobywa punkty. 21-20 dla Leśnej Perły. Widzimy właśnie, ile Kamil znaczy dla Leśnej Perły. Wrócił Kamil, wrócił wynik. Miał Kamil chwilę przerwy. Niestety dla Leśnej Perły była przewaga dla dwójki Świerklany. Wrócił Kamil. Widzi to Seba Żarłok i od razu bierze czas dla swojej drużyny. Musi uczulić swoich graczy na tego zawodnika. Tutaj trzeba nie tylko postawić blok, bo to nie wystarczy. Kamil potrafi sprytną kiwką albo plasem ominąć blok i wrzucić w wolne pole rywali piłkę. Tak, dwójka ma jeszcze drugi problem, że to już może być ich ostatni set. Dlatego tutaj oni już nie mają czasu, to już nie ma marginesu błędu. Każdy punkt na wagę meczu. Wagę mistrzostwa w 19 sezonie Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Atlas Tours. Zagrywa Michał Skrzypiński. Dobre przyjęcie Mateusza Świstaka. Atakuje, ale wybroniony. Michał Skrzypiński z drugiej linii atakuje. Zdobywa punkt. Takie trochę wyjście do tej piłki na raty, tak. Ale skuteczny atak. Ma zasięg ten zawodnik i potrafi z niego korzystać. 22-20 dla Leśnej Perły. I Michał Skrzypiński ponownie na zagrywce. Oj, ileś tych błędów w dwójce Świerklany. Złe przyjęcie, zła wystawa. I 23-20. Co się dzieje z tą dwójką? I druga przerwa dla dwójki Świerklany. A to była bardzo trudna piłka do wystawy sposobem górnym. Tak. Czyżby to już był koniec dwójki? Czy jeszcze się podniosą? Ja mam nadzieję, że jeszcze szarpną troszkę i tego seta będą potrafili wyciągnąć. Na pewno mają możliwości na to, żeby się podnieść. Tak. Tym bardziej, że Michał Skrzypiński nie zagrywa jakoś niewiarygodnie mocno, czy
jakieś bardzo trudne technicznie piłki. Trzeba po prostu odebrać, dobrze dograć, a Dawid Kruźga już będzie wiedział, co z nią zrobić. Tak. Ma małego na środku Grzegorza Setlaka, Mateusza Świstaka. Mateusz Świstak out. Autowy atak obok linii bocznej. Mocny skos, ale trochę brakło. I przed nami pierwsza piłka meczowa, historyczna dla Leśnej Perły. Zagrywają Michał Skrzypiński. Tak, 24 do 20, 2 do 0 dla Leśnej Perły. Czyżby to już teraz? Jeszcze nie. Jeszcze mały Kamil Janowski broni pierwszą piłkę meczową. I zmiana w ekipie dwójki Świerklany. Boisko opuszcza Grzegorz Setlak, a pojawia się na nim Damian Szczepanik. Będziemy mieli podwyższony blok przy zagrywce Mateusza Świstaka. Przyjęcie Mirosław Hyjka i Kamil Rauza atakuje. Kończy ten mecz 3 do 0 dla Leśnej Perły. Kto jakby nie Kamil Rauza miał zakończyć ten mecz? No według mnie najlepszy zawodnik tego spotkania. Jak dla mnie tak miał samo. Chwilę słabości w trzecim secie, ale wrócił do swojej wysokiej dyspozycji i poprowadził Leśną Perłę Damon z Rybnik do pierwszego mistrzostwa ligi. W 19 sezonie Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Atlas Tours. Zmiana na fotelu mistrza. Po 6 latach ten fotel opuszcza dwójka Świerklany pod Projtrans. A nowym panującym mistrzem Rybnickiej Ligi zostaje Leśna Perła Damon z Rybnik. Przypomnijmy może dla wszystkich, kto do tego się przyłożył. Skład jeszcze raz Leśnej Perły, mistrza tej ligi 19 edycji. Rafał Kosmala, Łukasz Taterka, Kuba Wąs, Kwiat Ptaszyński, Marcin Zimończyk, Michał Skrzypiński, Kamil Rauza, Łukasz Lip, Łukasz Majenta, Maciej Nosiadek, Arkadiusz Terlecki, Mirosław Chyjek, Karol Graf, Wiktor Borowski, Jacek Głód, Maciej Rzędzicki, Marek Nowak i Mateusz Musioł. No, chłopaki dzisiaj będą z pewnością świętowali. Jest co świętować. 4 lata dobijali się do tego tytułu i w końcu to mają. W końcu są mistrzami tej ligi. Tak. Leśna Perła Damon z Rybnik. Mistrzem Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 19 edycji. A my już Państwu podziękujemy, pozwolimy oglądać Państwo już bez, tak, bez tak, komentarza. Chcieliśmy postawić dekorację, no nie możemy zostawić tego bez komentarza, bo przed nami zaprezentują się dwie najlepsze drużyny, jak i wszyscy inni zawodnicy, którzy są wyróżnieni podczas trwania tego turnieju finałowego. Są to pierwsze szóstki pierwszej i drugiej ligi oraz zawodnicy z pozycji MVP. Jeszcze kapitanowie podpisują protokół. Dziękuję sędziom, a już przed nami komisarz ligi Tadeusz Tadosbąk. On prowadzi tą ligę, on był jednym z jej założycieli 19 lat temu i do tej pory to jest główna siła napędowa naszej ligi. Tak, bez Tadka ta liga by nie istniała. Tados tu napędza. Miejmy nadzieję, że jeszcze to poprowadzi jak najdłużej. Razem z Tadosem główny sponsor tytularnej ligi Marek Piksa, szef Atlas Tours. Dzięki niemu ta liga jest tak rozbudowana i może grać w dalszym ciągu. Mamy nadzieję, że Marek Piksa i Atlas Tours będą z nami również w przyszłym sezonie. Ja myślę, że po takim sezonie nie mogłoby ich nie być. Miejmy nadzieję, bo to zawsze fajnie, kiedy jest wsparcie sponsora, kiedy jest możliwość
grania przy pełnych trybunach to zupełnie inaczej wygląda. Tak, na początku mamy nagrody dla naszych sędziów, chyba z tego, co dobrze słyszałem. Tak, oni w naszej lidze również pokonują setki kilometrów, bo liga gra od południa na północ, to jest od chałupek aż do lędzin. Jest troszkę do przejechania, sędziowie jeżdżą za swoimi drużynami i sędziują im te mecze, poświęcają swój wolny czas. Tak, pierwszy podchodzi Janusz Lazar, zaraz za nim Piotr Lazar. Sędzia Janusz Lazar miał w tej lidze sędziowane aż 60 spotkań, to jest naprawdę tak, ogrom. Mnóstwo, jak dobrze słyszałem, Piotrek Lazar. Ciekawe co żona na to. Pewnie bardzo zadowolona. Z tego co wiem, to przestała mu już gotować bigos słynny. Tak, dlatego sam sobie go pisze. A, słynny nasz sprawozdawca od bigosów w tej lidze. Dobra. Odbiera Łukasz Lib jako kapitan Leśnej Perły nagrodę Fair Play przyznaną przez sędziów. Trzecie miejsce zajmuje w tym roku po dobrym meczu drużyna AKS-u. A to mamy drugą ligę najpierw, widzę jeszcze. Pierwsze miejsce w drugiej lidze. AC Bisel, Wolej, Lędziny, Centrum 1. Awans do pierwszej ligi. Przypomnijmy, że drugie miejsce zajęła drużyna Strzelca Gorzyczki, który też awansowała do pierwszej ligi. Czas na wyróżnienia indywidualne w drugiej lidze. Tak, najlepszy rozgrywający drugiej ligi. Wybrany głosami kapitanów drużyn drugiej ligi. Jacek Tuchowski, AC Bisel, Wolej, Lędziny, Centrum 1. Jacek Tuchowski, najlepszy rozgrywający. Obok mamy najlepszego środkowego. Najlepszy atakujący z drużyny AC Bisel. Najlepszy przyjmujący drużyna albo środkowy, bo już tam nie widzę takie zamieszanie. Środkowy Michał Wychrystenko. Michał Wychrystenko, Artur Żory. MVP w drugiej lidze, Jacek Tuchowski z Bisela Lędziny. Tak.
Mamy całą ekipę wybranych najlepszych zawodników drugiej ligi. Przed nami teraz MVP pierwszej ligi. No to nas chyba nie dziwi. Dawid Różga, Wójta Świerczany, najlepszy rozgrywający pierwszej ligi. Mimo tego, że dwójka nie wygrała mistrzostwa w tym roku, Dawid fantastycznie rozgrywał w Wójcie Świerklany. Zasłużenie otrzymał nagrodę MVP na zakończenie sezonu. A to jeszcze nie była nagroda MVP, to na razie był najlepszy rozgrywający. A przepraszam, tak, najlepszy rozgrywający. I to nas również nie dziwi, że najlepszym przyjmującym został Kamil Rauza z Leśnej Perły Dejmon z Rybni. Tak, MVP dzisiejszego meczu dla nas. Najlepszy środkowy, Leśna Perła, Arkadiusz Terlecki. Jest. Najlepszy libero, Adam Kurpis, dwójka Świerklany, też nas to nie dziwi. Zawodnicy z obu drużyn występujących w finale zgarnęli najwięcej indywidualnych wyróżnień. Kamil Rauza, MVP ligi w sezonie 19, w sezonie 2017-2018. Świetnie to przypieczętował grą w dzisiejszym spotkaniu. Garnia wszystko. Dzisiejszy MVP całego sezonu. MVP, myślę, meczu dzisiejszego, bo tak, kto by nie... Kamil Rauza w otoczeniu Marka Piksy, prezesa Atlas Group oraz pana dyrektora... Woleja Romana Pinoczka. Tak, prezesa Romana Pinoczka. Wolej Rybnik. Tak, trzecie puchar... miejsce, Piotrek Janik odbiera puchar za trzecie miejsce w pierwszej lidze. Na AKS-u, Kawerna, Pab Rybnik. Po dobrym meczu z Jedynką Jankowice 2. Trzeba przyznać, że to była trochę niespodzianka. Spodziewaliśmy się jednak, że Jedynka wyszarpie to trzecie miejsce. Po dobrym meczu z dwójką Świerklany wszyscy obstawiali, że będzie gładkie zwycięstwo dla Jedynki Jankowice, a tutaj niestety... Chyba ich mocno przybiło to, ta porażka w półfinale. Tak, Seba Żarłok odbiera puchar za drugie miejsce w 19 edycji ligi dla dwójki Świerklany. Teraz przed nami utwór Queenów, We Are The Champions i mistrzowie tej ligi, mistrzowie rybnickiej amatorskiej ligi piłki siatkowej Atlas Tours za chwilę wyjdą odebrać swoje nagrody. Leśna Perła Dejmon z Rybnik. Ale najpierw jeszcze nagrody indywidualne dla drużyny dwójki Świerklany Proitrans. Oczywiście wszystkie zespoły, które dzisiaj wystąpiły w turnieju finałowym, które grały podczas całego tego sezonu, spotkają się później w Karczmie Sękata, aby opowiedzieć sobie o trudach sezonu. Do późnej nocy będzie trwało to opowiadanie. Tak, tam też zapadają najnowsze decyzje na przyszłe sezony. Gdzie, a teraz pora na prezentację mistrzów. Tak. Kapitan Leśnej Perły Dejmon z Rybnik, Łukasz Lid. Odbiera puchar i nagrodę od Marka Piksy, Atlas Group i Romana Pinoczka, prezesa TS Wolej Rybnik. Tak. Mamy puchar dla Leśnej Perły. 4 lata na to czekali. W końcu zbudowali ekipę, która potrafiła wygrać wszystko. Jeden jedyny mecz przegrany z dwójką Świerklany. To 3-2 zaledwie. Tak jest. Bardzo dobry sezon w wykonaniu Leśnej Perły. No
statystykę mają rewelacyjną. 4 sezony w lidze, 2 razy drugie miejsce i raz mistrzostwo ligi. Tak, ustawiają się do zdjęcia. Jeszcze nagrody rzeczowe od sponsorów. Gratulacje oczywiście składają jeszcze wszystkim zawodnikom. Roman Pinoczek, Marek Piksa, Tadeusz Błąd. Dla zawodników zawsze najprzyjemniejsza część sezonu, kiedy po takim wysiłku staje się na podium, odbiera się medale, pokary. To jest coś fantastycznego. Pamiętamy to ze swojej kariery. Teraz czas na inny. Pamiątkowa fotografia. Było nam bardzo miło komentować dla Państwa ten finał. Finał 19 edycji naszej ligi. I na pożegnanie prezentujemy kadry mistrzów. A żegnają się z Państwem Darek Firut i Damian Kuczyński. Wszystko było za pośrednictwem Submar TV. Zapraszamy do innych relacji przez tą telewizję. I oczywiście mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziemy tutaj z Wami. We'll be right back.